Kraj, sport, piłka nożna. Kto za Fornalika? Bo Onegi Kręcina już wiedzą. Waldemar Fornalik nie jest już trenerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. Zbigniew Boniek, szef PZPN, 16 października podziękował mu za współpracę. Internet orzekł, że Fornalik jest pierwszym Polakiem, który do Wielkiej Brytanii poleciał stracić pracę. O losach trenera Waldemara Fornalika zdecydował brak skuteczności polskiej kadry w eliminacjach do Mistrzostw Świata w Brazylii i przegrany mecz właśnie z Anglią. Kontrakt, który mógł być automatycznie przedłużony w wypadku awansu w grudniu, wygasł w połowie października, a z tytułu należnych wynagrodzeń PZPN wypłaci Waldemarowi Fornalikowi 300 tysięcy złotych. Za 2 tygodnie świat piłkarski ma poznać nazwisko nowego szkoleniowca. Zbigniew Boniek wprawdzie twierdzi, że zna nazwisko następcy Fornalika, ale chociaż wie, to nie powie. Internet się rozszalał, spekulacją nie ma końca, za to przymiarek więcej niż w niejednym salonie krawieckim czy buciarni. Są też i rady, takie jak ta. Trwają gorączkowe poszukiwania trenera reprezentacji Polski w piłce kopanej. Informuje na Facebooku Artur Rodawski. Uważam, że ze względu na nazwisko kadry narodowej na pewno nie powinni obejmować trenerzy Nawałka i Kulawik. W kuluarach przewija się także słynne nazwisko Dick Advokat, ale nigdy nie będzie wiadomo, czy ktoś mówi do niego po imieniu, czy wrzuca trenerowi na plecy. Chociaż przy jego powszechnie znanych problemach alkoholowych kontakt z piłkarzami byłby zapewne bardzo dobry, a Peszko stałby się jego pupilem, pisze Rodawski. Tymczasem całkiem na poważnie w internetowych dywagacjach jest tyle samo prawd, co kłamstw. Sam Zbigniew Boniek szuka charyzmatycznego trenera, który zagwarantuje Polsce zwycięstwo i trzeba przyznać, że to ambitny plan na całe 2 tygodnie. Nazwisko przyszłego trenera obiecał na Facebooku podać charyzmatyczny działacz piłkarski Zdzisław Kręcina. Nazwisko, które będzie figurowało jako selekcjoner, ogłoszą w przeciągu 2 tygodni. Kibice, chociaż ciekawi, muszą niestety poczekać, bo jak już Kręcina 2 tygodnie tajemnicę chce zatrzymać, to znaczy, że niebawem wszyscy w Polsce będą mieć przynajmniej 94% typy. Mój serwis.blogspot.com